dobry wszystkim, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jest to kolejny film z serii 7 dni, 7 posiłków i tym razem przygotowałam dla Was 7 propozycji na pyszne i zdrowsze wersje kanapek. Jak wiecie, ja stosuję w swojej zdrowej diecie zasadę 80/20, dzięki czemu jest w niej miejsce na białe pieczywo. Jednak jeśli takie wybieramy, to warto zwrócić uwagę, aby miało ono jak najprostszy skład oraz żeby było to pieczywo mieszane, czyli w składzie miało nie tylko mąkę pszenną, ale również mąkę żytnią. Dlatego w dzisiejszym filmie użyję chleba na maślance z piekarni Lidla, który spełnia te kryteria. Jest to chleb z dodatkiem maślanki z charakterystycznym nacięciem, oprószony mąką i tak jak wspomniałam wcześniej, w składzie ma nie tylko mąkę pszenną, ale również mąkę żytnią. W piekarni Lidla jest szeroki wybór wysokiej jakości pieczywa, dosłownie na każdą okazję. Jest ono wypiekane kilka razy dziennie, dzięki temu jest zawsze świeże i chrupiące, a co najważniejsze, przynajmniej dla mnie, jest dostępne od rana do wieczora, więc mogę kupić je w dosłownie każdym momencie dnia. I kochani, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, jakie pieczywo jest Waszym ulubionym, bo jestem bardzo ciekawa Waszego wyboru. Moją dzisiejszą pierwszą propozycją będą kanapki z pastą jajeczną oraz z makrelą. Zaczynam od pokrojenia składników, czyli ogórki kiszone kroję w kostkę, szczypiorek siekam. Jajko gotuję na twardo, a następnie obieram. Obrane jajko przeciskam przez praskę do miski, chociaż jest to opcjonalne, możecie po prostu dodać całe jajko. Do tego dodaję wędzoną makrelę bez ości oraz bez skóry i całość bardzo dokładnie zagniatam. Następnie dodaję jogurt naturalny, jedną łyżeczką majonezu, sól oraz pieprz oraz wcześniej pokrojone składniki i wszystko mieszam. Pasta, jak widać, jest gotowa, także smaruję nią pieczywo. Tak jak wcześniej wspominałam, u mnie jest to chleb na maślance. Gotowe kanapki posypałam jeszcze posiekanym szczypiorkiem, a to z tego względu, żeby one troszeczkę ładniej wyglądały, były bardziej kolorowe. No i tak się prezentuje moja dzisiejsza pierwsza propozycja. Koniecznie sobie jej spróbujcie, bo smakuje rewelacyjnie, a dzięki makreli jest bogata m.in. w kwasy omega-3. Moją kolejną propozycją dzisiejszą będą kanapki z szarpanym kurczakiem oraz sosem. Koniecznie musicie sobie ich spróbować, bo naprawdę są przepyszne. Filet z piersi kurczaka przyprawiam solą, pieprzem, czosnkiem granulowanym, papryką słodką oraz bazylią. Fileta dokładnie obtaczam w tych przyprawach, następnie umieszczam go w garnku, zalewam bulionem warzywnym mniej więcej do 3/4 wysokości, przykrywam przykrywką i duszę na mniejszej mocy płyty około 20 do 25 minut. W międzyczasie kroję składniki, czyli kroję czerwoną cebulę, ogórka konserwowego, szczypiorek oraz pomidora. Teraz zajmuję się zrobieniem sosu, czyli w misce umieszczam jogurt naturalny, musztardę, majonez, sól oraz pieprz oraz pokrojonego ogórka konserwowego, szczypiorek i cebulkę i całość dokładnie mieszam. Sos jest gotowy, więc odkładam go na bok, a zabieram się za poszarpanie mięsa. Robię to za pomocą dwóch widelców. Do dokładnie poszarpanego mięsa dodaję jedną łyżeczkę keczupu bez cukru i całość dokładnie mieszam. Wszystkie składniki, które są potrzebne do zrobienia tych kanapek, są już gotowe, więc zaczynam od nałożenia sosu na pieczywo. Następnie układam poszarpane mięso, na to pokrojonego w plastry pomidora, a całość sypię posiekanym szczypiorkiem. I tak się prezentuje moja dzisiejsza kolejna propozycja. Smakuje naprawdę bardzo, bardzo dobrze i koniecznie musicie sobie spróbować tych kanapek. Świetnie się też nadadzą na wynos, z tego względu, że one po kilku godzinach będą jeszcze lepiej smakować, bo całość przejdzie smakiem, no a wystarczy przykryć je drugą kromką pieczywa, zabrać ze sobą, a później cieszyć się pysznym smakiem. Moją kolejną propozycją w dzisiejszym filmie będą grzanki z pastą z awokado, z jajkiem oraz podsmażonymi pieczarkami. Zaczynam od ugotowania jajek na twardo. Następnie kroję pieczarki, szczypiorek oraz cebulę czerwoną. Kroję również pomidorki koktajlowe.
Na patelni rozgrzewam oliwę z oliwek, a następnie podsmażam pieczarki. Na sam koniec, gdy pieczarki są już prawie usmażone, to dodaję szczyptę soli, aby one puściły swój smak. W międzyczasie robię pastę z awokado i najpierw awokado umieszczam w miseczce i rozdrabniam je widelcem. Dodaję sól oraz pieprz, posiekaną wcześniej czerwoną cebulę oraz pomidorki i wszystko mieszam. Na tej samej patelni, na której smażyły się pieczarki, tostuję pieczywo. Tostuję je do momentu, aż będzie zarumienione i chrupiące. Na podpieczonym pieczywie najpierw układam gotową pastę z awokado. Ugotowane na twardo jajka kroję w plasterki i również układam na grzankach. Całe dwa jajka mi się tutaj niestety nie zmieszczą, więc ja część zjadłam osobno. Na to układam podsmażone pieczarki i takie grzanki sypię posiekanym szczypiorkiem. Tak się prezentuje moja kolejna dzisiejsza propozycja. Jeśli chodzi o awokado i jajko, to jest to genialne połączenie, ale moim zdaniem jeszcze do tego połączenia świetnie pasują podsmażone pieczarki, więc koniecznie sobie spróbujcie tej propozycji. Kolejną moją dzisiejszą propozycją będą kanapki z pastą z wędzonego kurczaka z warzywami. Zaczynam od pokrojenia papryki w małą kostkę oraz posiekania szczypiorku. W naczyniu blendera umieszczam wędzony filet z piersi kurczaka, u mnie jest to wersja bez skóry, bo mój blender mógłby sobie nie poradzić ze skórą, ale jeśli wy macie mocniejszy, to dodajcie ze skórą. Do tego dodaję gotowe pesto pomidorowe i całość blenduję na pastę. Do gotowej pasty dodaję pokrojone wcześniej składniki, czyli paprykę oraz szczypiorek, do tego dodaję również kukurydzę konserwową i całość dokładnie mieszam. Pasta jest gotowa, także smaruję nią pieczywo. I na sam koniec całość posypałam posiekanym szczypiorkiem, aby te kanapki wyglądały kolorowo i ładniej. I tak się prezentuje moja kolejna dzisiejsza propozycja w tym filmie. Ta pasta jest naprawdę banalna i super szybka do zrobienia, a przy tym naprawdę świetnie smakuje. Koniecznie sobie jej spróbujcie. Kolejną moją dzisiejszą propozycją w tym filmie będą kanapki z kozim serem, burakiem, rukolą oraz orzechami. Ugotowanego buraka kroję w plasterki, a orzechy siekam. I bardzo polecam takie gotowe, ugotowane buraki. Zawsze to ułatwienie w kuchni, dzięki czemu spędzamy w niej mniej czasu. Ja je kupuję w Lidlu i leżą tam, gdzie warzywa. Pieczywo smaruję serkiem kozim. Następnie układam pokrojonego w plastry buraka, rukolę oraz posiekane orzechy. Ja te kanapki polewam oliwą, bo ja bardzo lubię smak oliwy, jednak jeśli nie lubicie takiej samej, to polecam zrobić właśnie na jej bazie sos winegret i polać te kanapki. I tak się prezentuje moja kolejna dzisiejsza propozycja. Jeśli chodzi o połączenie buraka, sera koziego, rukoli oraz orzechów, to jest to naprawdę genialne połączenie smakowe i koniecznie sobie spróbujcie takich kanapek. Moją przedostatnią propozycją w dzisiejszym filmie będą kanapki z pesto bazyliowym, suszonymi pomidorami, mozzarellą oraz rukolą. Na samym początku suszone pomidory odciskam z nadmiaru oleju na ręczniku papierowym. Mozzarellę kroję w plastry, a suszone pomidory na pół. Pieczywo smaruję gotowym bazyliowym pesto, a następnie układam pokrojone składniki. Dodaję rukolę i tak się prezentuje moja kolejna dzisiejsza propozycja. Szybkie, banalne, a przy tym naprawdę bardzo smaczne i nie mogło zabraknąć takiej propozycji w dzisiejszym filmie. Moją ostatnią propozycją dzisiejszą będzie propozycja na słodko i będą to kanapki z twarożkiem, bananem, cynamonem oraz masłem orzechowym. W misce umieszczam twaróg, jogurt naturalny, erytrytol i całość zagniatam widelcem. Banana kroję w plasterki. Pieczywo smaruję gotowym twarożkiem, następnie układam pokrojonego banana. Gotowe kanapki sypię cynamonem oraz polewam masłem orzechowym.
I tak się prezentuje moja dzisiejsza, ostatnia propozycja. Taka ciekawostka, że jako dziecko uwielbiałam kanapki na słodko i jadłam je dosłownie ciągle. Teraz też chętnie co jakiś czas sięgam po właśnie takie propozycje pieczywa. Kochani, to by było wszystko w dzisiejszym filmie. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, która propozycja kanapek spodobała Wam się najbardziej. No i będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie subskrypcję, komentarz oraz łapkę w górę pod filmem, bo dzięki temu mój kanał może się rozwijać i docierać do nowych osób. Do usłyszenia w kolejnym filmie.